Cześć moi drodzy, dzisiaj pokażę wam jak łatwo i szybko możecie odzyskać swoje własne konto na Facebooku ze Steamem. Przy okazji, jeśli macie chęć na filmów, strzelcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. No ale dobra, co musimy zrobić jeśli mamy chęć odzyskać dostęp do naszego konta na Facebooku? Początkowo oczywiście wchodzimy na link do strony, którą macie w opisie tego filmu, albo po prostu wejdźcie sobie na Facebooka. No i wejdźcie w tam opcję do logowania, albo ewentualnie, tak jak mówiłem, z linków w opisie. No i aktualnie, jak widzicie, możemy się zalogować, ale oczywiście nie mamy dostępu do hasła, co powinniśmy zrobić. W tym przypadku oczywiście klikamy opcję nie pamiętasz hasła, znak zapytania. No i tutaj musimy podać, moi drodzy, nasz adres e-mail albo numer telefonu, na który, na który rejestrowaliśmy nasze konto. Także podajemy nasze dane i klikamy szukaj. Po kliknięciu szukaj, Facebook powinien wyszukać nasze konto. Jeśli się zgadza, to klikamy kontynuuj. Jeśli wyszukało nam całkiem inną osobę, to klikamy to nie ty znak zapytania. U mnie jest to konto, które aktualnie. E, chciałem zresetować, także po prostu klikam kontynuuj. No i aktualnie muszę udać się na moją pocztę e-mail w celu przepisania kodu, który otrzymałem właśnie mailowo. Taki kod mogliście otrzymać również telefonicznie, jeśli zamiast maila podawaliście numer telefonu. Także wpiszcie swój kod i kliknijcie kontynuuj. No i teraz, moi drodzy, możemy ustawić całkiem nowe hasło. Także wpisujemy całkiem nowe hasło i klikamy kontynuuj. No jak widzicie udało mi się zalogować, czyli dostęp do mojego konta został właśnie odzyskany. Także moi drodzy, w taki do szybki sposób odzyskacie dostęp do waszego konta na Facebooku. Także jeśli ten film był dla ciebie przydatny, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję dzwoneczkiem. A jeśli poszukujesz gamingowych myszy, klawiatur, foteli czy zestawów komputerowych do 2,5-3 tysięcy złotych, to masz link w opisie, tam masz najróżniejsze zestawy. Miłego dnia, cześć!